Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Dalszy ciąg Wiedźmina 3 Serce z Kamienia. Dodatek. Tak. Dobra. Idziemy do Shani. Niech żyje Radomir. Ponieważ czemu by nie? Shani ma nam coś do powiedzenia. Wcześniej do niej zachodziłem. Ale wtedy jeszcze nic nie wiedziała. A teraz coś już wie. Shani, wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Na co? Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Wyprowadzę? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwen. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam. Aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy. Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi. A nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna, jak na froncie. No cóż... nie będziemy jej zatrzymywać. Jak dziewczyna chce uciekać, to niech robi, co chce. Zobaczymy się jeszcze? Kiedyś, na pewno. Okej. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. No tyle to my już wiemy. Bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo. Nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Drzewo rzuca się na dom. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. Ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. No cóż, dobra. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Okej. Ciekawy plan. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców, praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Radowid zamknął uniwersytet. Palenie książek. Szalony król. A nic więcej do powiedzenia. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. No nawet coś. Dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz,
Gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. Okay. W porządku. Wpuśćcie mnie. Musieli tak mówić tuż przy nich. Nie by to i tak słyszeli, ale dobra. No, zmienimy sobie cele misji. Żurnal. Idź na tył uniwersytetu. Ciekawe, co z tego wyniknie. Może uda nam się jeszcze jakoś pomóc Olgiertowi. Z tego, co się dowiemy teraz. Okej, okay. No to, że trzeba by teraz skoczyć do wody. Ciekawe, czy to jest wystarczająco głęboko. No, a to, że jest. No cóż, dobra. Okej, okay. Jakieś utopce tutaj się czają. Boli to pielce. No chodź, no chodź. No, trzeba bardzo. Lubię was trzymać, dlatego nie mam trzymajka. Ej, odwarł z ich inny. Zajmę sobie łódko z kurczaka i wszystko będzie okej. Przy okazji coś tutaj mamy. Ciekawego. A nic, dobra. Jakiś czas później. Geralt, jesteś tam? Jestem. Łap linę. Super. Pełna konspiracja. Skąd wzięłaś linę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szyzloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Shani. Nie ma o czym mówić. Na jest moim miejscu zrobiłbyś to samo. No, jakbyś powiedzmy. Chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia. Okej. Okay. No cóż, jednak przyjdzie nam chyba obrócić dzisiaj miecz. Jak już mamy obrócić miecz, to obróćmy go najpierw w oleju odpowiednim. Dobra. Okej. Okay. Pana skuszą o priorytet. Wow, wow, wow. Wspomniałem zmienić zbroję. Dwimerytowe kajdany, okej. Okay. Pewnie można rozłożyć na coś ciekawego. Okej, okay. Niech sobie pan leży. Profesorkowi może się nie podobać to, że zaszlachtaliśmy. Zamknięte.
Na cztery spusty. Ludzi pod muszę jego znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno. Okej, okay. Okno. Czy możemy się tutaj spiąć? Nie. Okej, okay, ale tutaj jest rabinka. Przy okazji łyknę sobie coś do jedzenia. Powiedzmy jakąś suszoną rybę na przykład. O. Okej, okay, teraz musimy tam doskoczyć. Dobra. Art. Nie zabrzmiało to najlepiej. Zdecydowanie nie zabrzmiało to najlepiej. Nie budują dzisiaj już tak solidnych domów jak kiedyś. Okej. Okay. Zobaczmy, co my tu możemy stłuczone lustro. Nie wygląda, jakby po prostu komuś upadło. Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Hmm. Srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. Hmm. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy? Za masą książek, które będę musiał sprzedać w bibliotece niedługo. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. Strasznie zakurzona. Huh. Franco, okay. To ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Szezlot? Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Chyba jest ślepy. Wyroś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Hmm. Jaki demon? Jak to jaki demon? Nie udawaj, że tego nie wiesz. Gaunter Odin. Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem wiedźminem. Mutant. Tak, to by się nawet zgadzało. Dlaczego przed twoim domem są strażnicy? Jesteś więźniem? Oni to nazywają opieką. Ładna mi opieka, która nie pozwala człowiekowi decydować o swoim losie. Czego od ciebie chcą? Nie wiem, czy wiesz, ale jestem jednym z wybitniejszych znawców okultyzmu. Wiem o tym. Właściwie najwybitniejszym z żyjących. Moim nauczycielem był sam profesor Lionel Van... Rozumiem, że współpracujesz z łowcami czarownic. Myślisz, że dali mi prawo wyboru? Doskonale wiedzą, że wiem wszystko o magii, wiedźmach i czarodziejkach. Wykorzystują moją wiedzę do niecnych celów, ale ja nie mam wyboru. Rozumiesz? Ja nie mam wyjścia. No cóż, wygląda na to, że zadarł, że on też zadarł z panem Szkiełko. Wygląda na to, że pan Szkiełko rzeczywiście nie lubi zwierciadeł. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odin i jak się go pozbyć. Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgaardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci.
Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. Diabeł. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem Pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi, a najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. Skądś to znamy. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciałbym się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. Najszczersza. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Gaunter Odim nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty żyjesz. Za późno. Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym, czego się dowiedziałem. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście. Od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go Panem Lusterko. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. Czy zatem Witold specjalnie zginął? Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. No cóż. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy, a jak igrasz ze złem, o lekarstwo może być znacznie trudniej. Dobra, co dalej? W takim razie, dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym Panem Lusterko. Czas się stąd wynosić. Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć. Zabić się go nie da, ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś,
co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna. Bo Odima interesują tylko ludzkie dusze. Okej. Odim zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie... Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się wydaje. Okej. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie, zagrać z nim? A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. No dobra. To coś też mówi. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. Czekaj. A. To była niefortunna śmierć. A wszyscy, którzy zadają się z panem Lusterko, prędzej czy później giną. Wróć do domu profesora Szeslaka. Okej, przynajmniej możemy wyjść przez główne drzwi. Zanim się to wszystko zawali. Okej. Gdzie są? Gdzie są drzwi? Tutaj? Tutaj. Przynajmniej powinny być tutaj. O, tutaj. A, właśnie jeszcze. Możemy tutaj coś pozabierać. Więcej książek. Okej, więcej śmieci. Alkoholów. No i dobra, no. No cóż, no. To więcej nie można zrobić. Okej, jak się teraz tam wydostaniemy? Czy byliśmy chyba jakoś tą drogą? Czy możemy też stąd jakoś tędy wyjść? Wygląda to, że tak. Okej. I hopsiup. Czekajcie. Tu jest jakaś skrzynia. Wyśmienity olej przeciwko upiorom. Mogło się przydać. Kawałek temu. Co potrzebujemy do tego wyśmienitego oleju? Przeciwko upiorom. Ziarna sporyszu. I rewis. Pewnie trzeba będzie zajrzeć do jakiegoś alchemika. Dobra, no to hopsa. Okej, trochę się to zeszło. Muszę teraz jakiś znak znaleźć, tak? Muszę się wdrapać do miasta z powrotem. Nie wiem, czy tędy się jakoś wdrapił. A może? Ta, tu są jakieś schody. Okej. I teraz się już możemy na spokojnie spotkać z Olgierdem. W miarę spokojnie. Ta, ciekawe co z tym wyzwaniem wyjdzie. Geralt pewnie coś wymyśli. Znając życie. To jest najbliższa chyba wieś Benek. Okej. Czemu płotka nie chce przyjść? Nie wiem czemu. A dobra.
Dobra, znowu się coś zawiesiło. Dobra, w następnym odcinku jedziemy do świątyni Lirvani. No i chyba w końcu już sprawy zostaną wytłumaczone. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!